Katedra Świętego Piotra w Genewie, w Szwajcarii. W tym miejscu dokonała się wielka rewolucja. Zamieniła ona pełen ozdób średniowieczny kościół, wzniesiony ku chwale Boga, w swoiste laboratorium poświęcone próbie zrozumienia go. Wyrzucono rzeźby i zamalowano freski. Wierni postanowili poznawać Boga jedynie poprzez Biblię. Tak 450 lat temu rozpoczęła się reformacja. Zmieniła ona relacje pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Zagadki wiary ustąpiły miejsca religijnej pewności. Pół godziny jazdy samochodem od katedry Świętego Piotra zbudowano swoistą katedrę nauki. CERN, czyli Europejskie Centrum Badań Nuklearnych, znajduje się 100 metrów pod granicą francusko-szwajcarską. W tym ogromnym podziemnym laboratorium, przypominającym filmy z Jamesem Bondem, nauka wystawia na próbę naszą wiedzę o wszechświecie. Do katedry Świętego Piotra jest stąd daleko, ale nawet tu naukowcy badający najmniejsze cząsteczki tworzące wszechświat poszukują w nich Boga. Do niedawna uważaliśmy, że najmniejszym składnikiem materii we wszechświecie jest atom. Zmieniło się to, gdy naukowcy zdołali rozszczepić go na jeszcze mniejsze cząsteczki. Jedną z najbardziej zagadkowych z nich jest dotąd nieodnaleziony bozon Higgsa. Jego właśnie szukają naukowcy w CERN. Teoretycznie bozon Higgsa jest jednym z elementów tworzących atom. Bez niego atomy nie miałyby substancji. Nie miałby jej też wszechświat, a zatem nie mógłby istnieć. Nic więc dziwnego, że jeden z najwybitniejszych fizyków określił bozon Higgsa mianem boskiej cząsteczki. Od czasów, gdy jaskiniowcy kulili się na dźwięk grzmotu, Bóg stanowi wytłumaczenie dla wszystkiego, czego nie rozumiemy. Lecz w miarę rozwoju nauki przypisuje się mu coraz mniejszy wpływ na losy świata. Stajemy wobec niepotrzebnego wyboru pomiędzy wiarą i rozumem. Czy jeśli naukowcy z CERN odnajdą swą nieuchwytną cząsteczkę, pozbawią Boga pracy? I czy jeśli pewnego dnia zdołamy rozwiązać wszystkie zagadki nauki, będzie musiał on przejść na emeryturę? Czy z pomocą współczesnej nauki napiszemy ostatni rozdział opowieści o Bogu? Historia Boga. Wiara i nauka. Jesteśmy w Lourdes we Francji. To tu, 150 lat temu, 14-letniej Bernadette Subaru ukazała się Matka Boska. Dwa tygodnie później dziewczynka odkryła cudowne źródło leczące chorych i chromych. Dziś co roku Lourdes odwiedza 6 milionów pielgrzymów. Wielu w nadziei na uleczenie ze swych dolegliwości. Co tydzień znajduje się tu ktoś, kto twierdzi, że ozdrowiał. Liczy się wszystko. Ulga od drobnego schorzenia, jak i nagłe powstanie z łóżka. W Lourdes wiara liczy się bardziej niż nauka. Pielgrzymka do tutejszego sanktuarium jest dla wielu ludzi ważnym przeżyciem i należy to uszanować.
Uważam jednak, że religia i nauka to dwie zupełnie oddzielne dziedziny. Pierwsza patrzy na świat z duchowego punktu widzenia, druga rozumowego. Problem powstaje, gdy zaczynają się ze sobą przeplatać. W Lourdes wnikliwie bada się każde doniesienie o cudzie. W archiwum Biura Medycznego przechowuje się dokumenty opisujące ponad 7 tysięcy takich przypadków. Kościół katolicki oficjalnie uznał za cuda jedynie 66 z nich. Każdy przypadek bada panel ekspertów i naukowców, którzy najpierw muszą wykluczyć bardziej racjonalne wytłumaczenie. Ciekawe, czy mnie przekonają zebrane tu dowody. Oto dokumenty opisujące przypadek Jeana Béli, ostatniego jak dotąd cudownie ozdrowiałego w Lourdes. Lekarze rozpoznali u niego stwardnienie rozsiane. Kiedy przyjechał do sanktuarium, był już całkowicie przykuty do łóżka. Wyzdrowiał w jedną noc, w październiku 1987 roku. Jak twierdzi, najpierw poczuł ciepło i ogarnął go niezwykły spokój. Wtedy rozległ się głos, który rzekł: podnieś się i idź. Kilka godzin później Jean chodził. Jego pierwsze kroki były dość chwiejne, ale został uleczony. Eksperci, a wśród nich neurolog dr Dubois, byli przekonani, że Béli cierpiał na stwardnienie rozsiane. Jednak zbadawszy go, orzekli ponad wszelką wątpliwość, że został całkowicie uleczony. 11 lat później, w 1999 roku, Kościół katolicki oficjalnie uznał to wydarzenie za cud. Celem nauki jest odkrywanie praw rządzących wszechświatem. Być może nigdy nie zdołamy zrozumieć ich wszystkich. Wiemy jednak, że są racjonalne, spójne i że się sprawdzają. Opisy przypadków z Lourdes każą nam wierzyć, że zdarzają się chwile, gdy prawa te ulegają zawieszeniu. Cuda spotykają tylko tych, którzy w nie wierzą. Nauka również wkroczyła na teren religii, próbując zbadać najgłębsze wierzenia ludzi. Nazywam to ważeniem duszy. Nazwa ta pochodzi od dziwnego eksperymentu przeprowadzonego ponad 100 lat temu w Ameryce. Duncan McDougall, lekarz z Massachusetts, chciał przekonać się, czy dusza jest tworem materialnym, więc postanowił ją zważyć. Na specjalnej wadze umieścił 6 umierających na gruźlicę pacjentów. Przez ostatnie 3 godziny ich życia obserwował wahania masy ich ciał. Zauważył, że w chwili śmierci każdy z nich był lżejszy średnio o 21 gramów, tyle co 2 srebrne 1-dolarówki. Uznał więc, że ludzka dusza waży 21 gramów. Następnie przeprowadził ten sam eksperyment na psach. Okazało się, że w przeciwieństwie do ludzi, masa ich ciał pozostawała niezmieniona. Wniosek był prosty: ludzie mają duszę, a psy nie. Eksperyment McDougalla był dość absurdalny. Czy można odnaleźć Boga z pomocą nauki? Blaise Pascal, XVII-wieczny francuski matematyk, uważał, że nie. Był głęboko wierzącym katolikiem, ale też naukowcem, zajmującym się m.in. rachunkiem prawdopodobieństwa. Zastosował go do określenia prawdopodobieństwa istnienia Boga. Wnioski, które wyciągnął, nazywamy zakładem Pascala. To całkowicie racjonalne rozumowanie jest argumentem przemawiającym na rzecz nieracjonalnej wiary.
Wcale nie jest pewne, że wszystko jest pewne. Pascal prezentował współczesną nam postawę wobec wiary w Boga. Podszedł do niej naukowo, racjonalnie, a przede wszystkim sceptycznie. Sprowadził ją do kwestii prawdopodobieństwa. Czy Bóg istnieje? Według Pascala nawet najtęższe umysły świata nie umieją odpowiedzieć na to pytanie. Równie dobrze można by rzucić monetą. Orzeł tak, reszka nie. Ale gdybyśmy założyli, że Boga nie ma, a po śmierci odkryli, że nie mieliśmy racji. Pascal uznał, że bezpieczniej przyjąć, iż Bóg istnieje, bo konsekwencje błędnego założenia były zbyt straszne, by o nich myśleć. Oszacował prawdopodobieństwo istnienia Boga na 50%. Stephen Unwin uważa, że potrafi obliczyć je dokładnie. Podobnie jak Pascal, jest ekspertem w kwestii rachunku prawdopodobieństwa. Tego wzoru używają firmy ubezpieczeniowe, aby oszacować prawdopodobieństwo katastrof. Stephen wykorzysta go do obliczania prawdopodobieństwa istnienia Boga. Zmierzy moje przekonania religijne i określi stopień mojej wiary w Boga. Wytłumacz mi, o co w tym chodzi. To cały wzór. G oznacza naszą niewiadomą, w tym wypadku prawdopodobieństwo istnienia Boga. Wzór Unwina na prawdopodobieństwo istnienia Boga. Niech P od G oznacza prawdopodobieństwo istnienia Boga przed rozpoczęciem wyliczeń. Jeśli nie jesteście pewni, czy Bóg istnieje, oszacujcie je na 50%, tak jak Pascal. P od G, uzależnionego od E, oznacza prawdopodobieństwo istnienia Boga po zakończeniu wyliczeń. To wartość, której szukamy. Najważniejsza jest zmienna opisana literą D. D oznacza stopień uduchowienia. Tu zaczyna się robić ciekawie. Pytamy o stopień prawdopodobieństwa powstania świata w przypadku, jeśli Bóg istnieje, i jeśli go nie ma. Co uważasz za naprawdę mocny dowód na istnienie Boga? Wziąłem pod uwagę 6 czynników. Pierwszy, zdolność do odróżniania dobra. Skąd czerpiemy nasze wartości moralne? Czy wpojono je nam, bo zostaliśmy stworzeni na obraz Boga? Czy też nasze zachowania są uwarunkowane ewolucją i tylko próbujemy je tłumaczyć etyką? Drugi, istnienie moralnego zła. Skoro Bóg jest wszechmocny i wszechwiedzący, dlaczego pozwala, by ludzie krzywdzili siebie nawzajem? Toleruje terroryzm. To ulubiony argument ateistów. Trzeci, istnienie zła naturalnego. Zło naturalne wyrządza sama natura. Na przykład tsunami w Azji. Tak, klęski głodu, epidemie, sytuacje, w których natura wydaje się być obojętna. Czwarty i piąty, cuda naturalne i nadprzyrodzone. Naturalne, czyli zdarzenia mało prawdopodobne, ale wytłumaczalne. Sytuacje, które możemy uznać za cud. Ktoś się modli za nieuleczalnie chorego przyjaciela, a on nagle wraca do zdrowia. Choć to mało prawdopodobne, nie musimy tłumaczyć tego zawieszeniem praw natury. Szósty, doświadczenie religijne. Czy ludzkie doświadczenia można wytłumaczyć za pomocą opisu materialistycznego? Być może doznania towarzyszące słuchaniu symfonii Mozarta można uznać za przeżycie religijne. Wprowadzę twoje wyniki do komputera. A1, A2,
W Twoim przypadku prawdopodobieństwo istnienia Boga wynosi 94%. W takim razie nie powinienem go denerwować. Lepiej nie. Czy to, że nauka próbuje badać istnienie Boga, ma jakieś znaczenie? Większość religii wyraźnie oddziela to, czego możemy się o Nim dowiedzieć, od prawd ostatecznych dotyczących Jego natury. Pewien islamski mędrzec rzekł: zastanawiajcie się nad boskim stworzeniem, ale nie nad naturą samego Boga, bo zginiecie. Nawet kłócący się nieustannie o Boga Żydzi milkną, gdy Jahwe mówi do Mojżesza: będę tym, czym będę. Chrześcijaństwo, przynajmniej na Zachodzie, przyjęło inną postawę. Być może jest to zasługą Łacin, języka, który wraz z systemem najlepszych dróg na świecie zachodni chrześcijanie odziedziczyli po Cesarstwie Rzymskim. Łacina, podobnie jak rzymska droga, prowadzi prosto do celu. Jest jednoznaczna i racjonalna, nawet w kwestii religii. Pragnienie zrozumienia Boga stało się jeszcze silniejsze dzięki reformacji. Protestanci uznawali Biblię za jedyne źródło wiedzy o tym, jak funkcjonuje stworzony przez Boga wszechświat. Sprawdzało się to, dopóki nauka nie zaczęła podsuwać własnych wytłumaczeń. Florencja, Włochy. To tu stoczono jedną z największych bitew pomiędzy prawdą biblijną i naukową. Ten dziwny przedmiot to nie, jak może się wam wydawać, relikwia katolickiego świętego, ale środkowy palec Galileusza. Jeśli jakiś naukowiec miałby zostać kanonizowany, Galileusz będzie mocnym kandydatem. Galileusz zyskał rozgłos dzięki swym badaniom nad prawami dynamiki. Dowiódł, że przedmioty spadają na Ziemię z tą samą prędkością, niezależnie od swojej masy. Pogląd ten stał w całkowitej sprzeczności z tym, co podpowiada nam intuicja. Ale, jak mawiał Galileusz, natura jest większa niż ludzki rozum. Sytuacja skomplikowała się dopiero, gdy zbudował teleskop. Obserwacje, których dokonał za jego pomocą, rzuciły wyzwanie nie tylko ludzkiej intuicji, ale również zakwestionowały autorytet Biblii, a to już była poważna sprawa. Ten przyrząd skonstruowano na 20 lat, zanim Galileusz zaczął badać tajemnice nieba. Zaprojektowano go, by potwierdzić oczywistą prawdę. Słońce i inne planety krążą wokół Ziemi. Sama Ziemia się nie porusza. Dowód był prosty. Tak mówiła Biblia. Jednak gdy Galileusz zaczął obserwować nocne niebo, zobaczył rzeczy stojące w sprzeczności z Pismem Świętym. Jupiter miał księżyce. Wenus przechodziła fazy. Na Słońcu widniały plamy słoneczne. Jego odkrycia odmieniły oblicze Wszechświata. Słońce znalazło się w jego środku. Obracające się wokół własnej osi planety krążyły wokół niego.
Najwyraźniej Biblia się myliła. Ale i na to Galileusz znalazł odpowiedź. Stwierdził, że Bóg stworzył dwie wielkie księgi: Biblię i Księgę Natury. Obie zawierały prawdę, choć inaczej wyrażoną. Galileusz nie miał wątpliwości, której z nich wierzyć, jeśli pomiędzy Pismem Świętym i nauką pojawiały się rozbieżności. Jeśli nauka twierdzi, że Ziemia się porusza, to tak jest. Chciałbym powiedzieć, że Galileusz pozostał wierny swym przekonaniom i zbył oburzonych jego poglądami krytyków z Kościoła, ale tak się nie stało. W obliczu groźby tortur stosowanych przez inkwizycję publicznie odwołał swoją teorię. Pracował nad nią jednak nadal zamknięty w areszcie domowym na przedmieściach Florencji. Jednak pogląd, że nauka może opisać wszechświat lepiej niż Pisma Święte, okazał się trudny do zduszenia. Jeszcze przed śmiercią Galileusza wykształceni ludzie zaczęli szukać odpowiedzi u naukowców, a nie u księży. Kościół katolicki potrzebował na to nieco więcej czasu. Oficjalny zakaz publikacji dzieł Galileusza cofnięto dopiero w 1822 roku. Dziś nawet Watykan ma własne obserwatorium astronomiczne. Muzeum Historii Naturalnej, Uniwersytet w Oxfordzie. Nie trudno zrozumieć, dlaczego tak bardzo przemawia do nas idea, że jakaś boska istota nie tylko kieruje ruchem planet, ale również stworzyła życie w jego wszystkich niezwykłych postaciach. Jak ujął to Newton, ślepa metafizyczna konieczność nie zdołałaby stworzyć świata tak zróżnicowanego. Newton był jednym z twórców europejskiego oświecenia. Uważał, że można równocześnie wierzyć w Boga i w naukę. Stopień skomplikowania odkrywanego przez naukę wszechświata wskazywał na istnienie jakiegoś stwórcy, wielkiego mechanika, jak określał go Newton. A któż mógł być tym mechanikiem, jeśli nie sam Bóg, stworzyciel opisany w Księdze Rodzaju? Przez 200 lat, od połowy XVII do połowy XIX wieku, naukowiec mógł trzymać w jednej ręce Biblię, a w drugiej najnowszą rozprawę naukową, nie odczuwając przy tym żadnego konfliktu. W tamtych czasach ludzie zaczęli myśleć o Bogu jak o niewiadomej w równaniu, potrafiącej wyjaśnić to, czego nie zdołała wytłumaczyć nauka. Wraz z rozwojem nauki Bóg został zepchnięty na dalszy plan. Panował nad tą częścią wszechświata, do której nauka jeszcze nie dotarła lub której nie zdołała wytłumaczyć. I wtedy, w połowie XIX wieku, Karol Darwin opublikował swoją teorię ewolucji, spychając Boga tak daleko, że niektórzy zaczęli myśleć, iż w ogóle on nie istnieje. Bóg zaczyna przypominać gasnący uśmiech ogromnego kota Cheshire. Darwin był zbyt dużym dżentelmenem, by zupełnie wykluczyć istnienie Boga. Uważał, że jego teoria doboru naturalnego pozostawiła dla niego miejsce, choć nie dała mu wiele do roboty.
Teoria ewolucji drogą doboru naturalnego tłumaczy rozwój życia od najprostszych organizmów po najbardziej złożone formy życia. Tym samym podważa jeden z powodów, dla których ludzie wierzyli w Boga. Jeśli nadal chcesz w Niego wierzyć, lepiej rób to dlatego, że słyszysz Jego głos, niż bo uważasz Go za stwórcę człowieka. Richard uważa, że połączenie naukowego spojrzenia na świat z wiarą w Boga jest niemożliwe. Cóż za widok! Postanowiłem odwiedzić Wielki Kanion w Ameryce, jeden z największych naturalnych cudów świata. Liczącą 435 km długości i 1,5 km głębokości doliny w skałach osadowych wymyła rzeka Colorado. W bitwie pomiędzy Bogiem i nauką Wielki Kanion będzie naszym dowodem numer jeden. Naukowcy twierdzą, że kanion powstał wiele milionów lat temu w wyniku działania wody. Według zwolenników teorii stworzenia powstał on zaledwie 4000 lat temu podczas Wielkiego Potopu. Tom Vail, przewodnik w Parku Krajobrazowym Colorado, podzielał niegdyś poglądy naukowców, później jednak stał się kreacjonistą. Kreacjoniści wierzą w znajdujący się w Księdze Rodzaju opis stworzenia świata i biblijny potop. Sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę, która żyje pod niebem. Rozmawiałeś na ten temat z jakimś geologiem? Kiedy zacząłem tu pracować, poznałem ewolucyjny model powstania kanionu i opowiadałem o nim turystom. Jednak nigdy do końca nie budził on mojego przekonania. Dlaczego zmieniłeś zdanie? W 1994 przyjąłem chrzest i zacząłem porównywać model ewolucji z modelem kreacjonistycznym. Próbowałem odnieść to, co czytałem w Piśmie Świętym, do tego, co oglądałem tutaj. Okazało się, że jeśli spojrzeć na kanion z perspektywy kreacjonistów i przypisać jego powstanie potopowi, to wszystko się zgadza. Na ile lat szacujesz zatem wiek kanionu? Potop nastąpił jakieś 4,5 tysiąca lat temu. Kanion powstał krótko po nim. Chcesz powiedzieć, że traktujesz dosłownie wszystko, co jest napisane w Biblii? Tak. Jeśli przyjmujemy, że Biblia jest zapisem słów wypowiedzianych przez Boga, to w takim razie wszystko, co w niej napisano, musi być prawdą. W Ameryce poglądy głoszone przez Toma nie cieszą się powszechnym uznaniem. Na razie. Według niedawnych badań, aż 45% Amerykanów uważa, że jeśli Księga Rodzaju mówi jedno, a nauka drugie, należy uwierzyć Biblii. Galileusz musi przewracać się w grobie.
3000 kilometrów od Wielkiego Kanionu w Waszyngtonie spotkałem się z naukowcem, który w sporze między Bogiem i nauką stanął po drugiej stronie barykady. W 2004 roku genetyk Dean Hamer zidentyfikował gen VMAT2, który nazwał genem Boga. Jego badania ujawniły, że u przeszło połowy populacji występuje odmiana genu odpowiadająca za silniejsze przeżywanie odczuć religijnych i duchowych. Według Dana nasza zdolność do poznania Boga jest uwarunkowana genetycznie. Mówimy to o tak zwanym genie Boga. To nadmierne uproszczenie? Czy też taki gen rzeczywiście istnieje? Każdy go ma. Gen występuje w różnych odmianach. U około połowy populacji pojawia się wariant, który kojarzymy z predyspozycją do większej duchowości. U reszty wariant wpływający na mniejszą duchowość. Nasze badania wskazują, że geny decydujące o stopniu naszej duchowości odpowiadają również za naszą świadomość, czyli poczucie tego, kim jesteśmy i jakie jest nasze miejsce na świecie. Osoby bardzo uduchowione często pod wpływem różnych doświadczeń zatracają to poczucie świadomości. Jezus wędrował przez pustynię, Mahomet miał ataki padaczki, Budda całymi latami medytował pod drzewem. To wystarczyło. Nagle świat się rozmywa, człowiek przestaje być sobą, czuje się złączony ze wszystkim, co go otacza. Uważamy, że jest to możliwe właśnie dzięki genom duchowości. Badania Dina przypominają mi współczesną próbę zważenia duszy. Choć bardzo ciekawe, po raz kolejny dowodzą, że nauka nie potrafi zamknąć Boga w próbówce. Jednak w pełnej napięcia Ameryce takie prace postrzegane są jako kolejna prowokacja wobec wiary. Osiemset kilometrów na zachód od Waszyngtonu ponownie znalazłem się na terenie kreacjonistów. Kentucky zaczyna się tak zwany pas biblijny. Tu również kreacjoniści prowadzą zbiórkę funduszy na warte 25 milionów dolarów Muzeum Kreacjonizmu. Jego pomysłodawcą jest kreacjonista Ken Ham. Muzeum rzuca wyzwanie stuleciom odkryć naukowych w imię wyznawanej przez niego biblijnej prawdy. Ludzie wyobrażają sobie muzea jako sale pełne skamieli. Tu będzie inaczej. Chcemy pokazać im historię biblijną i nauczyć, jak należy traktować naukę. Chcemy powiedzieć, jesteśmy chrześcijanami, wierzymy w Biblię. Skoro jest ona zapisem historii świata, powinna tłumaczyć istnienie Wielkiego Kanionu, dinozaurów, skamieniałości i śmierci. Pragniemy, by ludzie przestali traktować ją wyłącznie jako tekst religijny. To także księga o historii. Tam ustawimy dwa poruszające się małe tyranozaury i dwoje dzieci. Chcemy, by zwiedzający zobaczyli je stojące razem, zaraz po wejściu do lobby. Pokazujecie ludzi i dinozaury razem. Biblia o tym nie wspomina. W Biblii pojawia się wiele niewymienionych z nazwy zwierząt. Wiemy, że szóstego dnia Bóg stworzył wszystkie zwierzęta lądowe, a dinozaury żyły na lądzie. Staramy się odróżnić fikcję od faktów. To Adam, taki jakim Pan ulepił go z gliny. Kiedy go skończymy, będzie wyglądał jak żywy. W muzeum mamy 70 modeli dinozaurów. Naturalnej wielkości? Tak. Dinozaury symbolizują miliony lat ewolucji. Chcemy oddać im ich należne miejsce w historii.
Aby zrealizować swoją wizję, Ken nie cofnął się przed zastosowaniem technik rodem z filmu. Pracowałem dla studia Universal przy takich hollywoodzkich produkcjach jak King Kong i Szczęki. Odpowiadałem za wygląd modeli zwierząt. Muzeum pokazuje 7 najważniejszych wydarzeń opisanych w Biblii. Od stworzenia świata, poprzez wygnanie z raju, potop, po ukrzyżowanie Chrystusa. Poprosiłem Kena, żeby przygotował dla mnie swoisty scenariusz, który następnie zaadaptowałem do możliwości budynku. To model ekspozycji przedstawiający 10-metrowy fragment Arki Noego. Kreacjoniści wierzą, że Bóg pomógł Noemu zbudować szeroką na 25 i długą na 150 metrów arkę. Szacują, że znalazło się na niej około 16 tysięcy zwierząt. Rodzi się pytanie, jak zmieściły się na niej dinozaury, ale przecież większość z nich wielkością przypominała owce, a te naprawdę duże zabrano na pokład jako jaja. W ten sposób można ich było zmieścić całkiem sporo. To the ark itself and bring actually the juvenile dinosaurs, you know, once they have hatched, and then you'd be able to get the dinosaurs on the ark itself. Liczymy, że muzeum odwiedzą również zwolennicy teorii ewolucji, że wizyta tutaj w muzeum otworzy im oczy i zrozumieją, że to, co mówimy, ma sens. Przyznaję, że przeraziło mnie to, co zobaczyłem w Muzeum Kena Hama oraz to, że można wydać $25 milionów, żeby wystawić na pośmiewisko z trudem gromadzoną przez setki lat wiedzę. Fakt, że twórcy projektu traktują go w pełni poważnie, jedynie pogarsza sytuację. Postanowiłem zmierzyć się z Kenem w debacie radiowej na temat kompatybilności Boga i nauki. Mike McConnell prowadzi najpopularniejszy radiowy talk show w Cincinnati. Czuwałby atmosfera dyskusji nie stała się zbyt gorąca. W dzisiejszym programie kreacjonizm zmierzy się z ewolucjonizmem. Mamy nadzieję, że zdołamy rozstrzygnąć ten spór raz na zawsze. Ken wierzy, że stworzenie świata przebiegało tak, jak opisuje to Księga Rodzaju, co stoi w sprzeczności z poglądami nauki. Natomiast Lord Winston uważa, że oba światopoglądy są kompatybilne. Nie widzę tu żadnego konfliktu. Ken, sądzisz, że skamieniałości świadczą przeciwko ewolucji? Skamieliny powstały na skutek potopu z czasów Noego, a nie milionów lat spędzonych w Ziemi. Czy Ken przyparł do ściany? Bynajmniej. Argumenty przemawiające za ewolucją są niezwykle mocne. Uważam, że historię stworzenia opisaną w Biblii należy traktować alegorycznie, co w żaden sposób nie umniejsza jej wagi ani świętości. Wasze podejście do Biblii jest wybiórcze. Weźmy na przykład obrzezanie. Nie jesteś obrzezany, prawda? A przecież skoro traktujesz Biblię dosłownie, powinieneś się obrzezać. Wróćmy do tematu. Księga Rodzaju nakazuje obrzezywać wszystkich mężczyzn. Czy mogę odwołać się do twojej logiki? Naturalnie. Twierdzisz, że nie możemy być niczego pewni, ale jesteś pewien, że nie mam racji. Nie jestem pewien. To raczej ty jesteś pewien, że się mylę. Ale ja nie jestem przekonany o twoim błędzie. Jestem od ciebie znacznie bardziej obiektywny. Nie buduję muzeum głoszącego, że świat powstał dzięki boskiej kreacji. Istnieje ryzyko, że postępując w ten sposób, wprowadzisz ludzi w błąd. Wierzysz w ewolucję? Tak. Uważam, że w żaden sposób nie stoi ona w sprzeczności z pojęciem Boga, który mógł rozpocząć cały proces.
A zatem powinieneś umieć bronić swoich przekonań. Uważam, że całkiem dobrze sobie radzę. Oczerniasz Biblię i mnie, ale nie przedstawiłeś żadnych dowodów. Jak przekonałbyś radiosłuchaczy? Jaki oczywisty dowód przedstawiłbyś na istnienie ewolucji? Dowodów jest bardzo wiele, na przykład z kamieliny. A konkretnie? Nie przerywaj mi. A konkretnie? Mówisz ogólnikami, a ja chcę usłyszeć coś konkretnego. Musimy kończyć. Na przykład rozwój ludzkiego mózgu. Jego rozwój trwał miliony, a nie tysiące lat. Biblię należy interpretować. Nie można traktować jej dosłownie. Nasz czas dobiegł końca. Dziękuję bardzo za uwagę. W dzisiejszej Ameryce Bóg i nauka mają nie po drodze. W najbardziej rozwiniętym kraju świata żyje duża grupa osób, które dowodzą swojej wiary, przyjmując światopogląd wrogi nauce. A co jeśli w szpitalach rodzą się martwe dzieci? Co kiedy tracimy pracę? Wtedy powątpiewamy w istnienie Pana. Musimy Mu zaufać. Bóg wie, Bóg czuwa, Bóg istnieje. Pociesza nas i prowadzi. Wierni zgromadzeni w Kościele Łaski Pańskiej i miliony im podobnych uważają, że ich najważniejszym obowiązkiem jest dosłowne traktowanie Biblii. Od Księgi Rodzaju po Apokalipsę świętego Jana, bez względu na to, co twierdzą naukowcy. Rodzi to obawę, że te dzieci wyrosną w nieufności do współczesnego świata, który kiedyś po nas odziedziczą. Nie kwestionuję szczerości ich wiary, ale zastanawia mnie, dlaczego zawsze musi się ona opierać na absolutnej pewności. Czyż wiara nie polega na wierzeniu pomimo czegoś, a nie z powodu czegoś? I czy Bóg nie po to dał nam inteligencję, abyśmy starali się zrozumieć więcej niż mniej? Galileusz uważał Boga za autora dwóch ksiąg, Biblii i Księgi Natury. Zamiast spierać się, która z nich mówi prawdę i która jest lepsza, powinniśmy traktować je jako uzupełniające się nawzajem narzędzia, pomagające zgłębić największą z zagadek. Może w pogoni za prostymi odpowiedziami fundamentaliści ze wszystkich religii nie zauważają czegoś, co moim zdaniem jednoczy religię i naukę. Zasadę nieokreśloności. Ludziom pobożnym, takim jak Ken, może być trudno uwierzyć, że naukowcy, a przynajmniej ich większość, dobrze czuje się z tą zasadą. Jest ona wpisana w naszą pracę. Nawet tu, w CERN, gdzie na najbardziej zaawansowane badania naukowe na świecie wydaje się miliardy funtów, nieokreśloność jest brana pod uwagę. Pomimo niezwykłej technologii, jaką mają do dyspozycji, naukowcy pracujący w laboratorium nauczyli się z pokorą traktować swoją wiedzę. W świecie fizyki kwantowej i tajemniczej boskiej cząsteczki mogą się wydarzyć najdziwniejsze rzeczy. Tutaj prawa matematyki, dzięki którym Galileusz rzucił wyzwanie Kościołowi, tracą swoją moc w bardzo niepokojący sposób. Jednak Jima Virde i Jordana Nasha to nie odstrasza. W końcu, jeśli próbuje się odtworzyć moment powstania świata, dobrze zachować otwarty umysł.
Kiedy za 2 lata naciśniecie przycisk, odtworzycie wielki wybuch? Raczej warunki, jakie panowały we wszechświecie, 1/100 bądź 1/1000 nanosekundy po wybuchu. Cofniemy się w czasie, by zrozumieć najbardziej podstawowe prawa natury. Chcemy dotrzeć do granicy, o istnieniu której wiemy z innych badań. Spodziewamy się znaleźć bozon Higgsa, jednak tak naprawdę nie wiemy, jakie inne niespodzianki na nas czekają. Można powiedzieć, że próbujemy odnaleźć wszechwiedzącą istotę, którą możemy nazwać Bogiem. Ta istota ma plany powstania wszechświata, wie, co było przedtem. My chcemy zdobyć te plany i je zrozumieć. Fizyka i religia są do siebie bardzo podobne. Obie traktują o tym, co niepewne. Nie wiemy, czy Bóg istnieje, czy nie. Nigdy nie zdołamy tego stwierdzić. Wasza praca jest podobna. Staramy się patrzeć na obie dziedziny. Przyglądamy się światu, w którym żyjemy. Próbujemy go zrozumieć i wytłumaczyć. Są rzeczy, które widzimy, ale za nimi skrywa się coś, czego nie rozumiemy. To nam daje motywację, by szukać dalej, nawet jeśli nigdy nie znajdziemy ostatecznej odpowiedzi. Może się wydawać, że nauka umniejsza znaczenie Boga. Jednak miejsca takie jak CERN przypominają nam, jak mało nadal wiemy o wszechświecie. Pracujący tu naukowcy odczuwają ten sam lęk, co nasi, dopiero odkrywający świat przodkowie. Dziś, podobnie jak wtedy, do zgłębienia jego tajemnic potrzebujemy i rozumu, i ducha. Być może badacze uspokoją słowa Isaaca Newtona, człowieka równie oddanego Bogu, co nauce, który powiedział: czuję się jak dziecko bawiące się na plaży, przed którym rozpościera się ogromny, niezbadany ocean. Wersja polska dla BBC Worldwide, Start International Polska. Tekst Witold Buchwald. Czytał Janusz Kozioł.